Cześć wszystkim, chciałam Was powitać w tagu makijaż na pół twarzy. Chciałam pokazać mój taki codzienny makijaż, oczywiście tylko na połówce. Jeśli jesteście ciekawi efektu, to zapraszam Was do oglądania dalej. Ok, tak wyglądam sutę, więc zabieramy się za makijaż połowy twarzy. Na twarzy już mam krem z Clarence Hydra Quench oraz krem pod oczy Stope nawilżający. Pierwszym krokiem, jak już wszystko mi się wchłonie, zawsze jest baza pod cienie. Wspomogę się lustrem. Może na razie tym większym, nie potrzebujemy już takiego zbliżenia. No wiadomo, na jedno oko, pewnie ciekawe, czy się zapomnę i po prostu nałożę na oba. Dobra, lecimy. Tak, dokładnie sobie wklepuję. Mam bazę z Paese, która już występowała w filmiku. Okej, okay, to już mamy. Następnym krokiem jest cień z Kiko w kolorze kości słoniowej z takimi drobinkami i jego sobie nakładam paluchem na całą powiekę. Okej. Okay. Jak już mam nałożony ten jasny cień z Kiko, to potem sobie nakładam tutaj w kąciku zewnętrznym taki, nie wiem czy Was nie oślepię, taki chłodny odcień brązu z Inglota. Jego sobie nałożę pędzelkiem 217 z Maka. To jest mój taki codzienny makijaż, przeważnie w takim wychodzę, albo właśnie gdzieś do pracy, tak właśnie się maluję. I sobie dokładam. Pędzelkiem Kiko numer 200 rozcieram sobie ładnie tutaj tą granicę cienia, to jest idealny pędzelek właśnie, żeby sobie zrobić taką delikatną chmurkę. Potem pędzelkiem z Real Techniques nakładam sobie ten już tutaj wyślizgany w kolorze kości słoniowej też cień z Inglota, podług brojowy. I jeszcze raz rozcieram sobie brąz pędzelkiem z Kiko. Jak już mam roztarte cienie, przechodzę sobie do nałożenia mojego ulubionego eyelinera w tym momencie. Oczywiście jest to mój ulubiony eyeliner. Jest w takim czarnym, smukłym opakowaniu. Eyeliner z Golden Rose. I on ma taki bardzo cieniutki pędzelek. I naprawdę jest bardzo czarny. I przechodzę sobie do namalowania nim kreski. Jak już kreskę mamy skończoną, teraz czekam, aż sobie ten eyeliner wyschnie i ja sobie przechodzę do reszty twarzy, bo będę później jeszcze sobie przyciemniać tutaj wewnętrzny kącik czarnym cieniem, ale na razie czekam, aż wyschnie eyeliner. Na całą twarz... Na razie nakładam korektora, najpierw sobie nałożę podkład na całą buzię i będzie to... ale się spocił ten mój podkład. Będzie to, oczywiście już Wam mówiłam, jaki jest mój ulubiony podkład, Cat Cosmetics Fix Cream, podkład HD, na bazie wosku.
I ja sobie go nabieram. Na razie nie mam beauty blendera, dlatego sobie go nakładam takimi ciapkami na buzię. Jak już mam nałożony tak punktowo podkład, to rozcieram sobie go pędzelkiem flat topem z Zoeva. To jest numerek 104 buffer. I on wygląda w ten sposób. Jest jeszcze troszeczkę wilgotny, bo ja myłam przed filmikiem, ale myślę, że to nie zaszkodzi. I wyrównujemy sobie po prostu kolor na buzi. Po roztarciu patrzę i dokładam sobie jeszcze podkładu. Jeśli gdzieś mi brakuje krycia, przeważnie jest to tu, koło nosa, broda i trochę jeszcze na czole dokładam. I co? Już widać różnicę? Mnie się wydaje, że widać. Zwłaszcza chyba po tym podkładzie. Ok, jak podkład mamy już nałożony, ja sobie teraz wracam z powrotem do oka i nakładam sobie czarny cień. Go właśnie muszę sobie znaleźć, bo go nie przygotowałam. Nakładam sobie tu, gdzie mam ten brąz, dokładam sobie dosłownie troszeczkę czarnego cienia, tutaj tego z paletki, obojętnie której. Biorę pierwszą lepszą All Natural, biorę troszeczkę czarnego cienia. Maczam sobie tak tylko ten koniuszek pędzelka, strzepuję i biorę się do roboty. Jak mam coś takiego, nie wiem czy widać, biorę sobie z powrotem mój ukochany pędzelek z Kiko i robię sobie mgiełkę nim. W międzyczasie można sobie, ja mam jakąś taką manię właśnie dokładania, rozcierania, tak powinno się malować, ale jeszcze sobie zawsze tutaj dokładam białego, znaczy w sensie białego, cienia matowego w kolorze kości słoniowej. Mam taki właśnie ulubiony z Inglota. Ja wszystkie numerki cieni podam Wam na dole pod filmem. Jak już mamy zrobione oko w ten sposób, ja sobie wtedy nakładam korektor, gdzieś tutaj się schował, na korektor, jest. Korektor to jest 2000, i teraz jest Collection Best 2000 Lasting Perfection. Ja mam w kolorze 3 medium i wygrzebuję jego dosłownie resztki, on już się nawet napis starał bardzo długo, bo już mam. I te resztki sobie tutaj nakładam pod oko. Jak już mam nałożony w taki sposób korektor, wklepuję sobie go palcem. Aż do roztarcia granicy między podkładem a korektorem.
Jak już mamy podkład, korektor, oko zrobione, przystępuję sobie do zmatowienia buzi całej, do utrwalenia makijażu. W tym celu używam sobie mojego ulubionego pudru fiksera z Art Deco. Transparentny kolor biały. Wysypuję sobie troszkę do nakrętki. I wklepuję w twarz. Dosypuję jeszcze. I wklepuję z powrotem. Jak już makijaż mam utrwalony, przechodzę sobie do brwi. No, brwi to tutaj jest jazda na całego. Ja po prostu jak nie mam idealnie brwi wyrysowanych, to po prostu jestem wściekła. I najlepiej jak mi coś nie wyjdzie, to mam ochotę to zmyć. Ja muszę mieć brwi na wyjście w idealnym stanie. Piękne, ładne, równoteńkie. Tak mam niestety. Tutaj w tym celu sobie wezmę trochę bliżej lusterko. I sobie po prostu wypełniam. Ja robię troszeczkę grubsze brwi, zobaczycie to po skończeniu. Także zaraz do Was wracę, bo to wymaga naprawdę wprawnej ręki i na pracy na bezdechu. Także zaraz wracam z brwią zrobioną. Jak brew już mam zrobioną, wracam sobie z powrotem do twarzy i teraz będę ją konturować. W ogóle tak, brew zrobiłam sobie taką farbką z Vipery. Już Wam pokazywałam w poprzednim filmie. O Matko Boska, nie ubrudziłam się tym, mam nadzieję. Nakładam sobie tą farbkę na rękę i po prostu sobie... Moja ręka to moja paleta w tym wypadku i po prostu z ręki nakładam sobie trochę produktu na brwi i wypełniam. W momencie jak robię jedną brew, potem drugą, ta już zastygnie i mogę po prostu sobie wrócić do konturowania twarzy. Farbkę mam w kolorze 04 blond. Także teraz lecimy z konturowaniem twarzy. To jest jeden z moich ulubionych punktów. Boże, mam nadzieję, że ten pędzelek mój kochany już wysechł. Że jest troszeczkę minimalnie wilgotna, ale mam nadzieję, że się nic nie stanie. Pędzelek do konturowania, jaki używam, to jest Zoeva 105 Lux Highlighter, czyli przy pierwotnego przeznaczenia to jest do rozświetlacza, ale ja go użyłam do precyzyjnego konturowania twarzy. Oczywiście posłuży mi mój Bahama Mama w chłodnym odcieniu. Ja oczywiście na potrzeby filmu nakładam troszeczkę więcej tego bronzera. Nałożyłam go już tutaj pod kość policzkową, nakładam go również na skroń, aby optycznie wyszczuplić twarz i oczywiście na skroń i nad łukiem brwiowym. Także wykonturuję twarz i zaraz do Was wracam. Oczywiście jeszcze nałożę tutaj z jednej strony twarzy na nos, ponieważ ja też konturuję nos i sobie go optycznie i zwężam.
Jak mamy już bronzer, nakładam sobie róż pędzelkiem z Izadory w kształcie takiego języczka. I ja różę mam w takiej oto formie z Golden Rose i nakładam sobie tam jeden strass z moich ulubionych, piątkę. Taki brzoskwiniowy odcień. Róż mam nałożony, teraz czas na rozświetlacz. Nakładam go takim pędzelkiem skośnym z Avonu. Nie jest to mój ulubiony pędzelek do nakładania rozświetlacza. Na pewno sobie zakupię coś innego w przyszłości, jeśli będzie okazja. I oczywiście rozświetlacz Mary Luminizer. Delikatnie nakładam, na pewno nie trzeba go dużo, aby powstała taka piękna tafla na policzku. To mamy. Przedostatni krok, tak myślę, tuszuję sobie rzęsy. Mascarą 2000 kalorii podkręcającą z taką oto szczoteczką. Jestem ciekawa, czy słychać moją pralkę w tyle, która właśnie ludzi. Rzęsy górne i dolne mam już wytuszowane i teraz przechodzę już do ostatniego kroku, są to usta. I do tego używam mojej jednej z ulubionych trwałych pomadek Rouge Edition Velvet z Bourjois Paris w numerze 02. I to jest Frambourgeois, nie umiem tego wymówić, także się nie śmiejcie. Uczyłam się 8 lat francuskiego, ale zupełnie go nie umiem. Małe lustereczko. W ten sposób prezentuje się mój gotowy makijaż. I co mogę Wam pokazać? Porównam Wam, jak wyglądam bez makijażu, moja połówka twarzy i zy. Nie wiem, czy Was nie oślepię moją kartką, ale spróbujemy. Taka sobie ja, bez makijażu. Taka sobie ja z makijażem. Jest różnica, prawda? Jeszcze raz Wam pokażę. No, to był tak makijaż na pół twarzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzicie, jaką moc ma makijaż. Jaką transformację przechodzą kobiety codziennie rano. Jeśli Wam się podobało, proszę o kciuka w górę i zachęcam do subskrybowania kanału. Będzie więcej takich fajnych rzeczy niebawem z czasem. Także dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do śledzenia mojego kanału. Pa, pa!